Szanowni Państwo, te problemy, które dotykają naszej społeczności, wszystkie znamy doskonale. Wszyscy, albo nasi bliscy, albo nasi przyjaciele, doświadczyli ich osobiście. To niejako legitymizuje nas do tego, żeby o tych problemach mówić i z nimi walczyć. Spotkaliśmy jednego z ważnych polityków Platformy Obywatelskiej. Bezpieczeństwa procesowego, nie pamiętam jakie nazwisko. I ów polityk powiedział już następująco. Gratuluję Wam wyboru kandydata w Grudziądzu. O młody, dynamiczny chłopak, on tutaj zamiesza. Cytuję. Zobaczycie, zrobi niezły wynik. Ja myślę, mówił. Na kampanię wyborczą miała być już inną kampanię, bo przecież jesteśmy po tragedii słoweńskiej, która nas miała jednoczyć, która miała stworzyć całkowicie nowe podwaliny pod nową politykę. Okazało się bardzo szybko, że i ta kampania, kampania samorządowa, jest kampanią całkowicie taką samą, te poprzednie, które są prowadzone od roku 2005, gdzie dwie partie prawicowe, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, dzielą sobie polityczną między siebie, ale dzielą w sposób bardzo negatywny, napędzając negatywne emocje, często bardzo skrajne emocje, które później powodują tym, że człowiek nieszczęśliwy staje się szaleńcem, a szaleństwo łapie za to i szczeladenie innych ludzi. Ale dlaczego tak się dzieje? To zastanówmy się i powiedzmy Polakom, powiedzmy wyborcom, dlaczego tak jest. Dwie partie, PiS i Platforma Obywatelska, toczą między sobą wojnę. Toczą wojnę i też warto powiedzieć, że ta wojna nie jest ani polsko-polska, ani żadna inna. Ta wojna jest między prawicą a prawicą. Między jedną prawicową partią, a drugą prawicą. Absolutnie są świetnie przygotowani. To są najlepsi z najlepszych właśnie w wyborach prezydenta, wójta, burmistrza, ale również naszych koleżanki, kolegów, które tak powiem, na radę, w różnych szczeblach. A Polakom powiedzieć, że czas na zmianę, pozytywną zmianę w polityce i czas, aby SLD wróciło do władzy. Dzisiaj czym więcej SLD będzie w samorządzie, czym więcej SLD będzie w polskiej polityce, tym ta polityka będzie normalniejsza, tym ta polityka będzie bardziej merytoryczna. Ja jego obecność tutaj traktuję jak taki talizman, tak? Taki żywy, prawdziwy talizman, który jest w stanie przynieść mi szczęście i żal. I za to również dziękuję. Szanowni Państwo, no teraz osoba, bez której z całą pewnością porozumienia społecznego w Grudziądzu nie było. I mówiły, że czują, że to jest ugrupowanie, które ma czas dla ludzi, a nie czas na przesiadywanie gdzieś w salonach, tam doładnianie sobie, to ma większą rację. Co się stanie, gdy nasze oczekiwania nie przyniosą tak radykalnej zmiany, jakiej się spodziewamy i to status quo, które w tej chwili istnieje, dalej nakręcamy, dalej ludzie ze sobą nie rozmawiają przyjaźnie. Grudziądz jest podzielony w stopniu niewyobrażalny. Nie wiem, jak będzie to z tymi wybory samorządowych i nikt z nas nie wie. Trzeba zrobić wszystko, żeby było jak najlepsze, aby przełamywać to, co dzieje się złego w Platformie PiS-ie. To, co dzieje się, jest bardzo złe. To nie jest winny tylko PiS. Również winna jest Platforma Obywatelska. To też trzeba ludziom uświadamiać. Ale jeden z przykładów, przypominacie sobie, ponad miesiąc temu była wielka konwencja Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk ponownie był wybierany. Nawet się chwalił, że miał 95% poparcia, czy 92% poparcia. Ale to nie jest ważne, że poparcie. Co jest najważniejsze? Premier polskiego rządu, szef partii rządzącej, która od 3 lat ma stery władzy w Polsce, przez prawie całe swoje wystąpienie mówił tylko o Jarosławie Kaczyńskim. Jakie on jest złe, jakie on jest groźne, jakie niebezpieczne, jak jedynie Platforma Obywatelska może powstrzymać tak naprawdę PiS i dobrze rządzić w Polsce. Nad tak naprawdę uzyskaniem zaufania społecznego to jest praca długa i ciężka. I musimy też zrozumieć jedną rzecz, to nie jest tak jak było do tej pory, że za 4 lata się zmienia wahadło oraz SLD raz prawica, Jeżeli dążymy do demokracji europejskiej, a dążymy do tych zbudowanych i rozbudowanych demokracji, solidnych demokracji europejskich, to wiemy dokładnie, że tam partia rządząca często rządzi 8, 12, nawet 16 lat. Opozycji się też tyle wtedy jest. Ja nie wiem, czy w Polsce tyle będziemy czekać, oby nie, jeżeli o to, że nie, że to się zmieni. Ale też, tak jak powiedziałem, to wahadło zniknęło. Teraz trzeba bardzo dużo pracy, nowych ludzi, nowych tak naprawdę pomysłów, poszerzania tej bazy, o czym mówił Jerzy, żeby
odzyskiwać po kolei to zaufanie.